Za nami 17. edycja festiwalu Satyr Blues. Każdy, kto pojawił się na tej imprezie, mógł nie tylko posłuchać znakomitej muzyki, ale także trochę się pośmiać i podziwiać pracę najlepszych rysowników z całej Polski. Cyklicznie, raz w roku Tarnobrzeg zamienia się w stolicę satyry i bluesa. Wszystko za sprawą festiwalu Satyr Blues, jedynego tego typu przedsięwzięcia w Polsce, a może nawet i na świecie, który udanie łączy dwie dyscypliny sztuki, mające wartość edukacyjną i ponadpokoleniową. Jego pomysłodawcą i dyrektorem jest Wiktor Czura. Z wykształcenia jestem humanistą, z przekonania jestem humanistą i ja stosuję w życiu taką relację jak między pilotem a obsługą naziemną, czyli nie ma fali między ludźmi. Jedno mam życie, jedną strategię i stąd jakby wydaje mi się, że skoro żyję w tym miejscu, to chciałbym, żeby ci ludzie, którzy tutaj funkcjonują wokół mnie, no też poczuli ten komfort tego świata przynajmniej raz w roku i oni to tak traktują jako święto. Początki, nie ukrywam, były trudne, to nie było tak, miasto było jeszcze województwem i myśmy mieli 50 osób na widowni na pierwszych dwóch edycjach. Przez te lata tarnobrzeski Satyr Blues wypracował unikatową formułę, stając się festiwalem rozpoznawalnym, szanowanym i chętnie odwiedzanym, na który przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko. I tym razem publiczność dopisała. Rysunki, humor, satyra i, no i muzyka, przede wszystkim muzyka. Ja to jestem taki bluesman rockowiec troszkę, także, że naprawdę jestem zachwycony tą imprezą. Odkąd tu trafiłem w 2009 roku. Ja jestem już tutaj chyba z 5. czy 6. rok, naprawdę nie pamiętam, ale jak zawsze jest super, świetnie, atmosfera, wykonawcy cudowni, cudownie. Zgodnie z tradycją festiwal zainaugurowało otwarcie wystawy plastycznej, na którą w tym roku złożyły się m.in. prace satyryka, rysownika Sławomira Łuczyńskiego, zabawne rysunki Olega Gustola z Ukrainy, których dopełnieniem były dzieła mistrza komiksu Bogusława Polcha. Raczej satyrycy są postrzegani jako smutasy. Ja bym chciał, żeby ludzie się mogli z tego śmiać, bo jak ja nad tym pracuję, to przetwarzam i to takie już później raczej radości nie sprawia. Radość sprawia właśnie taki wernisaż, gdzie ludzie oglądają i im się to podoba. Są to takie podpatrzone z życia sytuacje, które przenoszą na papier. Wydaje mi się, że jestem uważnym obserwatorem. Swoje rysunki na tegorocznej edycji Satyr Bluesa zaprezentował również Sławomir Łosowski, założyciel słynnego zespołu Kombi. U mnie było wpierw rysowanie w dzieciństwie, a potem to rysowanie wygasało w miarę jak muzyka mnie absorbowała. Ja nadal rysuję oczywiście, ale ja się tym bawię bardziej i odpoczywam. Staram się albo dać upust całkowicie wyobraźni, albo w sposób taki finezyjny, no nie karykaturalny, ale taki abstrakcyjny przedstawić jakieś zagadnienie, jakąś osobę czy jakiś temat. Stąd albo są to na przykład współczesne rysunki przedstawiające moich kolegów muzyków tam na wystawie, prawda, czyli zespół, ale są też całkowicie takie fantastyczne jakieś kompozycje czarną kreską, które potem tytułuję, bo patrzę, co właściwie narysowałem, nie? Co to jest, o co tu chodzi. Także różnie to bywa. Jednak, ale powiedzmy, że jest 2/3, to są to konkretne tematy, że coś ilustruje. Część muzyczną w tym roku otworzył krótki solowy występ Piotra Resteckiego, mistrza techniki fingerstyle. Energetyczną petardą okazał się występ francuskiego bluesmana Manu Lenvon i jego formacji The Devil Blues. Żywiołowi muzycy porwali festiwalową publiczność, serwując jej potężną dawkę emocji.
To mój pierwszy raz w Polsce i kochamy Polskę. Mam nadzieję, że wrócimy, ponieważ od dawna chciałem przyjechać do Polski z moim trio. Podróżowaliśmy dookoła świata, ale nigdy nie graliśmy w Polsce. Mam w Polsce wielu przyjaciół i czekałem na ten moment, na to zaproszenie i Satyr Blues Festival. Wiktor wysłał mi niesamowite zaproszenie i mówiąc szczerze, jestem głęboko poruszony i naprawdę szczęśliwy, że mogę grać na tym festiwalu. W przerwie między koncertami publiczność rozbawia zazwyczaj kabaret. W tym roku zamiast kabareciarzy pojawił się Andrzej Poniedzielski, oryginalny polski humorysta, który może wulkanem energii nie jest, ale rozbawić potrafi. Powiem, że nie miałem ujemny temperament, coś takiego istnieje, to mam. I przez lata, kiedy użytkowaliśmy ten temperament, mówię dlatego bliżej mnogiej, że ja i mój organizm to są dwie zupełnie różne rzeczy. To jest trudny związek. Bywa na przykład, no, my używamy tego samego dowodu osobistego, mamy tych samych znajomych, ale bywa na przykład, że gdzieś wychodzimy razem, wracamy osobno. Trudna miłość. Zwieńczeniem 17. edycji festiwalu Satyr Blues był koncert izraelskiego zespołu Yossi Sassi Band. Muzykę właśnie z pogranicza dwóch zupełnie światów dzisiaj zaprezentuje w swoim pełnym, szerokim składzie. Jest bardzo ekspansywnym artystą, na jego płytach grają i to nie na takiej zasadzie, że komuś się za coś płaci, tylko grają, bo chcą. Tacy ludzie na przykład jak Ron Fall, Bumblefoot, gitarzysta Guns N' Roses, Marty Friedman, którego znamy chociażby z Megadeth. To są absolutnie nazwiska, no może bardziej kojarzone z muzyką hard rockową czy metalową, ale w tym wymiarze brzmi to, tym autorskim wymiarze, który prezentuje. Przywozi Yossi Sassi fantastycznie, przywozi to na przywiózku do nas nową płytę. I ta płyta dosłownie niedawno się ukazała, Roots and Roads, i z tej płyty też nowe utwory. Dobry wieczór! Karol Blum! Na obszerną relację z tegorocznego festiwalu Satyr Blues zapraszamy po wydarzeniach do programu Oko Reportera.